Cześć, z tej strony Michał z kanału Wielki Mały Dom. Dziś mam dla Was zapowiadany drugi materiał powstały we współpracy z firmą Hokomo z Zielonki pod Warszawą. W pierwszym materiale przyjrzeliśmy się bardziej typowemu parterowemu domkowi na zgłoszenie o powierzchni 35 m2, natomiast dzisiejszy domek posiada pewien aspekt, który czyni go bardziej nietypowym. Konkretnie mowa tutaj o jego powierzchni zabudowy, która wynosi 62 m2 i która została uzyskana poprzez zastosowanie dwóch osobnych, niepołączonych ze sobą modułów, głównego 35-metrowego i dodatkowego 27-metrowego. Bohater dzisiejszego materiału to domek, który powstał w wyniku noworocznego postanowienia właścicieli. 1 stycznia tego roku właściciele na co dzień mieszkający w Warszawie postanowili, że stworzą dla siebie miejsce, które będzie dla nich alternatywą dla zgiełku miasta i gdzie będą mogli odpocząć, ale też, jeśli nadarzy się taka konieczność, pracować zdalnie. Już tydzień później właściciele mieli wybrane kilka działek, które spełniały ich wymagania i rozpoczęli rekonesans. Po oględzinach kandydatów wybór padł na działkę o powierzchni 16 arów w okolicach Rawy Mazowieckiej. Po załatwieniu formalności związanych z zakupem działki przyszedł czas na wybór domku. Od początku było jasne, że nie chcą oni przechodzić przez skomplikowany i czasochłonny proces uzyskania pozwolenia na budowę, więc postanowili, że będą budować domek na zgłoszenie. Ostatecznie jako wykonawcę swojego domku wybrali firmę Hokomo. Jak wiadomo, dotychczasowe, wciąż obowiązujące przepisy dotyczące budowy domów na zgłoszenie ograniczały powierzchnię zabudowy takich domów do 35 m2, a taka powierzchnia nie satysfakcjonowała właścicieli. Oprócz tego zależało im na tym, aby zachować maksymalnie dużo znajdującej się na działce zieleni, tak więc domek z antresolą nie wchodził w grę ze względu na trudności w usytuowaniu takiej konstrukcji na wybranej przez nich działce. Po konsultacjach z firmą Hokomo właściciele postanowili, że rozbudują podstawowy parterowy domek o powierzchni 35 m o dodatkowy moduł o powierzchni 27 m, co da razem powierzchnię zabudowy 62 m2 i powierzchnią użytkową około 50 m. Na tej powierzchni udało się wygospodarować dwie sypialnie, łazienkę oraz kuchnię w większym module oraz salon z dodatkowym pomieszczeniem biurowym w mniejszym module. Oczywiście według przepisów oba moduły nie mogły być fizycznie ze sobą połączone, dlatego też moduły są niezależne, a łączy je jedynie zadaszony taras. Oczywiście nie jest to optymalne rozwiązanie dla kogoś, kto poszukuje domu całorocznego, ale do rekreacji wydaje się dobrym rozwiązaniem. Przynajmniej do czasu, gdy zaczną obowiązywać nowe przepisy. Jeśli chodzi o parametry techniczne, to oczywiście są to moduły całoroczne o zwiększonej grubości ocieplenia. Do ogrzewania właściciele wybrali elektryczne ogrzewanie podłogowe, wspomagane klimatyzatorami z funkcją ogrzewania po jednym w każdym module. Cena za oba moduły w stanie deweloperskim na początku 2021 roku wyniosła 200 000 zł, ale ze względu na wzrost cen materiałów cena ta nie jest już aktualna, tak więc zachęcam Was do odwiedzenia strony firmy Hokomo. Tam będziecie mogli wybrać jeden z wielu modeli z oferty w rozmiarach od 17 do 70 m2, skonfigurować go wedle swoich potrzeb i poznać jego aktualną cenę. Link do konfiguratora znajdziecie w opisie pod filmem, gdzie znajdziecie rozbudowany konfigurator, który pozwoli Wam skonfigurować swój domek z uwzględnieniem wielu opcji i poznać jego aktualną cenę. Link do konfiguratora znajdziecie w opisie pod filmem. Ciekaw jestem Waszej opinii na temat takiego rozwiązania w domkach na zgłoszenie. Myślicie, że rozwiązanie będzie miało jeszcze rację bytu w sytuacji, gdy wejdą w życie nowe przepisy? Dajcie znać w komentarzach. A na dziś to już wszystko. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia wkrótce. Cześć!